Z dotychczas 9 osób pracujących w Radzie Nadzorczej pozostało 3, wybranych przez pracowników. To jest Józef Czyczerski, Leszek Hajdacki i Bogusław Szarek. Pozostali, czyli Tomasz Cyran, Bogusław Fiedor, Andrzej Kidyba, Marcin Moryń, Jacek Poświata i Barbara Wertelecka-Kwater, zostali odwołani. 2 kandydatów do Rady zgłosił Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień. Z tej rekomendacji członkami Rady zostali Dominik Hunek i Jarosław Witkowski. Ministerstwo Skarbu Państwa zaproponowałoby w skład Rady weszli Radosław Barszcz, Michał Czarnik, dr Cezary Godziuk i dr Miłosz Stanisławski. I te osoby w głosowaniu tajnym na każdego z kandydatów osobno zostały wybrane do Rady. O komentarz do wyboru tych osób poprosiliśmy Leszka Hajdackiego, członka Rady Nadzorczej z wyboru pracowników. Nie znam ani jednej osoby, nie słyszałem o dokonaniach w obszarze gospodarki, więc wszystko nowe. Zobaczymy na pierwszym spotkaniu. Panowie przyjadą z jakimiś zamiarami. Myślę, że będą znali tą spółkę, bo przecież jest to transparentna spółka opisywana. Sytuację gospodarczą też znamy. Również wiemy wszystko na temat kryzysu gospodarczego dotyczącego surowców. Oczekuję konstruktywnej rozmowy. Pierwsze spotkanie odbędzie się, myślę, niezwłocznie, czyli nie wcześniej niż za 7 dni. Sam jestem ciekawy tego spotkania. Ale życiorysy tutaj takie przedstawiane choćby, to chyba jak wróżą? Dużo osób z zarządzania. Mało osób z takiej stricte gospodarki, ale tej technicznej. My jesteśmy dużym producentem. Przed nami są wezwania technologiczne. Myślę, że za tą radą przyjdą osoby, które będą kreowane na członków zarządu. Może tutaj więcej będę wtedy mógł wiedzieć, bo to jest dla mnie jakby rzecz najważniejsza. Nie tylko nadzór, ale także tryb, sposób, wizja zarządcza. Żałuje pan kogoś z poprzedniej rady? Trudno tu nazwać, żałuję. Myślę, że Rada Nadzorcza potrzebowała trochę czasu, aby się nauczyć tej spółki. Mam nadzieję, że przyjdą osoby, które się nie będą musiały jej uczyć. To dobrze czy źle, że nie zna pan tych ludzi, którzy będą razem z panem zasiadali w Radzie? To nic nie znaczy. To jest coś nowego, jak powiedziałem. Myślę, że to jest tak, że ludzi się poznaje w czasie pracy, nie tylko na podstawie spisywanego CV, bo tutaj jest taki moment, w którym nic nie może być odwleczone. To wszystkie decyzje już są na dziś, na teraz, a więc ta znajomość miejsca, do której przychodzą, mam nadzieję, że nie będzie to traktowane przez nowych członków Rady Nadzorczej jako miejsce do wpisywania w CV, ale przychodzą z wiedzą i konkretnym zadaniem, które chcą zrealizować. Podobne oczekiwania co do nowych władz spółki ma Józef Czyczerski. Ja chciałbym, żeby politycy, którzy decydują o zmianach spółki, żeby desygnowali takich ludzi, którzy idą do tej spółki nie po to, żeby osiągać wysokie apanaże, ale po to, żeby zacząć tą spółkę naprawiać, bo my jesteśmy już na krawędzi naszej opłacalności. W związku z tym istotne jest, aby te zmiany były zdeterminowane fachowością, a nie tylko indywidualnymi ambicjami. Zadań przed nową radą, a potem nowym zarządem nie zabraknie. Komplikuje się sytuacja na rynku surowców, zadłużenie spółki i podatek miedziowy. Te dwa elementy, o których pani wspomniała, czy dług. Dług jest tym elementem, który bardzo mocno nas ciągnie. Na dodatek mamy rozgrzebane inwestycje. Pozostaje pytanie, czy my nie będziemy musieli dalej zadłużać się i czy będą takie możliwości, żeby się zadłużać. Ja przypomnę, że dzisiaj około 400 tysięcy złotych jest na jednego pracownika, jest takie zadłużenie. I to jest na pewno negatywny element funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Druga sprawa, podatek od miedzi i srebra. Jest to ten element, od 2012 roku był przez nas krytykowany. Ja przypomnę, że też Prawo i Sprawiedliwość w swojej kampanii wyborczej, nawet wcześniej organizowano to konferencję klubu parlamentarnego, negatywnie odnosiła się do tego podatku. Jestem przekonany, że trzeba będzie ten podatek zmodyfikować, bo przypomnę, że Solidarność zawsze mówiła, że my nie jesteśmy przeciwko podatkowi, my jesteśmy przeciwko temu, aby podatek ten miał taką konstrukcję, jak ma obecnie, bo on nie stanowi kosztów uzyskania przychodu i jest tym elementem, który mocno nas obciąża. Szczególnie on będzie uciążliwy dla nas w 2016 roku, w związku z tym, że ten rok będzie dla nas szczególnie trudny. Tutaj tych powodów jest ogromna ilość, bo jeżeli bym miał to w jakiejś tam hierarchii użyć, to dla mnie największym zagrożeniem dla naszego przemysłu miedziowego,
2016 roku, to jest tak zwane otoczenie makroekonomiczne, czy jest to kryzys na rynkach metali kolorowych. Druga sprawa to jest dług, jaki mamy zaciągnięty, i trzy to są rozgrzebane inwestycje, i tutaj bym je podzielił na te inwestycje zagraniczne czy za oceanem i te inwestycje, które są w kraju. I tutaj jest oczywiście Huta Miedzi Głogów, potężna inwestycja, i jak widać, tu będziemy mieli dosyć duże problemy z uruchomieniem tego pieca. Zdaniem Józefa Czyczerskiego inwestycje KGHM-u, jeżeli w tym trudnym czasie niezbędne, to prowadzone tu, w Polsce. Jeżeli inwestycje, to bardziej kierunek, jaki by pan wyznaczył nowemu zarządowi, oczywiście gdyby pan mógł, to inwestycje bardziej polskie niż zagraniczne? To zdecydowanie. Ja myślę, że to bez względu na to poprzedniemu zarządowi, jeszcze przed Banicją, bo ja przypomnę, że przez 3 lata, jak podejmowano decyzję o inwestycjach zagranicznych, to byłem na Banicji z kolegami z wyboru załogi i myślę, że to spowodowało też, że te inwestycje tak spokojnie weszły w program funkcjonowania polskiej miedzi, a my na pewno byśmy mieli swoje krytyczne zdanie, bo od samego początku podchodziliśmy do tego sceptycznie, bo uważamy, że przede wszystkim trzeba inwestować w Polsce. Tu są miejsca pracy, a nie pieniądze za sprzedane aktywa telekomunikacyjne wysyłać za ocean. Rada Nadzorcza w nowym składzie ma się zebrać bardzo szybko. Powszechnie uważa się, że nowym prezesem zarządu zostanie Krzysztof Skóra.